Jesteśmy kolektywem Tarta. Projekt nazywa się Zarastanie. Opowiada o wsi, która została wysiedlona pod kopalnię siarki, o ludziach i przede wszystkim o miejscu. Pomysł na ten projekt zainicjowała Angelika Gad, która pochodzi z tamtych terenów i właściwie wyrastała z tą historią Mikołajowa całe życie. Kiedy wchodzimy na wystawę, widzimy korytarz osadzony w ciemnej pustce. Przechodzimy przez trzy przestrzenie. W pierwszej przestrzeni wszystkie sprzęty i całe otoczenie jest kompletne. Widać, że ludzie tam byli przed chwilą, leży dopiero co odłożona książka, wisi podomka na wieszaku. Przechodząc dalej, widzimy, że wkracza degradacja. Znikają ściany, tak jakby dom już się burzył. I później mamy trzecią przestrzeń, gdzie już króluje przyroda. Całą narracyjną strukturę budujemy za pomocą wywiadów z dawnymi mieszkańcami wysiedlonego Mikołajowa. Można zczytywać tagi NFC i zagłębiać się w te historie. Tłem wystawy jest ścieżka dźwiękowa, którą skomponowałem w oparciu o wywiady z mieszkańcami Mikołajowa. Chciałem w niej zawrzeć taką nostalgię, klimat tych ich opowieści, wspomnień, ale też takie nuty smutniejsze, kiedy mówią o tym, że musieli opuścić to miejsce. Zależało nam, żeby ta przestrzeń była w miarę autentyczna i mogła wyglądać tak jak ówczesne domy mieszkańców. Na wystawie jest dużo zdjęć, jest dużo albumów, które możemy przeglądać. Są to zdjęcia właśnie, które otrzymaliśmy od mieszkańców Mikołajowa. Chodziło nam o to, żeby zrobić taką imersję w ten świat. Mogłoby to być zwykłe wideo, ale wtedy tylko oglądamy, nie możemy dotknąć, nie czujemy zapachu, nie wiem, starych mebli, nie widzimy, jak prześwieca światło przez liście. Od samego początku traktowaliśmy to jako opowieść nielinearną, dysponując taką ilością wspomnień, zdjęć i artefaktów, które mieliśmy. Wyłącznie za pomocą takiej formy tej wystawy mogliśmy zawrzeć po prostu te wszystkie rzeczy, które zebraliśmy. Historia Mikołajowa jest tylko pretekstem do tego, żeby odbiorca zastanowił się nad swoją własną historią. Myślę, że każdy ma swój własny Mikołajów.